Cześć, witajcie, detalinkowe dziadzia. Dzisiaj słuchaj chemię od MC Polska. Oczywiście dostałem ją dzięki Rafałowi, którego serdecznie pozdrawiam. Jeden film z tymi produktami już zrobiłem, ale MC Polska, nie wiem dlaczego, poprosili, żeby na razie go nie emitować. No tak, może powiem. Nie wiem, czy zmieniali chemię, czy zmieniali etykiety. Nie mam pojęcia. Dostałem drugą paczkę, yy, między innymi z tego co pamiętam w tamtym była chemia do dezynfekcji, do yy, dezynfekcji, do yy, ozonowania aut, yy, wspomaganie przy ozonowaniu właśnie, może tak yy, I teraz tak, do klimatyzacji były, pamiętam z tego chyba, co pamiętam, produkty Tutaj jakiś papier, a od towaru, ilość te sprawy Nano No właśnie, no właśnie. To jest chyba to. Nano gotowy do użycia o zapachu cytrusowym w spryskiwaczu Pro. Nie wiem, co będzie w środku. Yy, druga paka tam stoi i tam tego było naprawdę dużo. Tutaj nie wiem, co dostałem, ile czego dostałem. Yy, tak jak widziałeś, będę się przymierzał do ozonowania. Film z yy ozonatorem, który dostałem od Bitum tam wypowiedź też Rafała na temat tego ozonatora, bo ja tak naprawdę ozonowaniu, o ozonowaniu wiele nie wiem, tak jak mówiłem ozonowałem, ale to miało średnie średnie skutki po fajkach auto tutaj będę się wspomagał wiedzą Rafała będę chciał to zrobić w swoim tak, żeby to miało ręce i nogi i użyć właśnie między innymi profesjonalnej chemii co my tu mamy? co my tu mamy? o widzę, że są też i papiry u tak to jest właśnie to czyli do klimatyzacji do odgrzybiania. hmm wirusy grzyby bakterie prądki spory także wiadomo o co chodzi wkładamy e, rurę i lecimy z bałaganem co tu dostałem dostałem ściereczki ale fajne dostałem też słuchaj Czyści, że zgrzewie, dezynfekuje. O kurde! Tak, zmiana chyba etykiet widzę, takie ładniejsze kurczę, o zapachu cytrynowym. Powącham, pozwolę sobie. Tak, co mi to przypomina? Coś mi przypomina jakiś produkt, nie pamiętam jaki. Atomizer, zobaczmy jak działa. Na razie nie działa. O, nie działa. A dlaczego? Coś źle robię. No to nic z tego nie będzie. Niestety. O, jest. Słyszę, że. Jest. Przepraszam. Ładna mgła. Dobra. Ok, działa. Trzeba było delikatnie odkręcić. O, znowu terepka. <laughs> Już dwie mam. Super. Fajne, mocne torby. Zobacz. takar Taka sytuacja. Nieźle, nie? Zakażenia pod kontrolą. Teraz tak. To będę chciał wrzucić tu. Co tam jeszcze dostałem? O, drugi. Super. Czyli mam teraz tego kilka sztuk, bo tam mam z tej, nie wiem, może to jest nowa formuła, nie wiem, nowa etykieta. Będę chciał. So, o ho, ho, i papieru wszystko jest opis co jak fantastycznie czyli mam trochę do poczytania Heh, długopisy Heh, bomba rewelacja żona się ucieszy żona to lubi długopisy a jeszcze jak za darmo ho kto nie lubi zresztą za darmo super yy, smyczki dużo smyczek kartonik odstawiam oho uwaga pozwolę sobie Detailingowy dziadzia, a binder, yy, pędzle bindera. Nie miałem, przyjacielu, nie miałem bindera, nie wiem, nie, nie, ciężko powiedzieć. Niestety, <trym> detailing się zawinął. Mieli fantastyczne pędzle, i, i ja sam nie wiem teraz, co wybrać. jakbym miał uderzać, to uderzałbym na chwilę obecną w Walet Pro. Drogie, ale naprawdę fajne i nieśmiertelne, można powiedzieć, pędzle. Dobra, to sobie odłożę. Słuchaj, tutaj. Ok. Yy, teraz tak będę chciał chwilę przybliżyć co jest grane yy, najszybsza dezynfekcja jedna minuta a i tutaj jakąś lagionelę pneumofila jakąś zabija pozostaje przyjemny długotrwały zapach czyścić świeża od grzybia dezynfekuje zabezpiecza nano clean Air. Yy, gotowy do użycia, do czyszczenia, odgrzybiania, dezynfekcji, klimatyzacji, wentylacji, parowniki, klimatyzatorów, chłodnice powietrza, kanały wentylacyjne, filtry powietrza, pompa ciepła, rekuperatory. Nie wiem co to jest rekuperator. Yy, teraz tak, włączyć klimatyzator i otworzyć jednostkę w. Wewnętrzną fil filtr zdemontować, odkurzyć, spłukać pod bieżącą wodą, wannę na prysznic, umyty filtr spryskać preparatem. preparatem. parownik znajdujący się, się na zewnątrz klimatyzatora dokładnie spryskać preparatem czyli do e, klimatyzacji, którą masz w domu. Śmiało możesz widzisz używać. E, tutaj, teraz tak: tutaj to już wiadomo, że to jest typowo do dezynfekcji klimatyzacji w pojazdach. Włączyć klimatyzację, wymontować filtr przeciwpyłkowy przy podszybiu lub wewnątrz kabiny pod kokpitem. Zależy jak dana marka y, ma filtry. U mnie y, z tego co pamiętam jest w kabinie, użyony jest w kabinie, ale za to które auto miało na zewnątrz? kurcze nie pamiętam. Chyba Tigra. E, wsunąć wąż do kanału parownik, a właśnie. Teraz tak. Upewnić się, że mamy dostęp bezpośredni do parownika w aucie, czyli musicie mniej więcej z, z, zobaczyć, jak u ciebie sytuacja z parownikiem, w którym miejscu się znajduje. W Audi jest chusteczkowo, jest zachwokfitem tak u góry troszeczkę. E, czasami jest wymagany demontaż wentylatora. Hmm, niestety. Wyciągnąć dyszę z wężem, czyli wyjmujemy tutaj to. Ale. a przepraszam. Inny Bayer, No, rewelacja. O, patrz, kurde, super. No ładnie to pomyśleli, ładnie. Super. I tu jest końcóweczka, która widać, że rozpryskuje dookoła. Nie pryska do przodu, tylko dziurki ma po bokach, więc y, aerozol rozmuchuje nam się na boki. Co jest chyba fajne. I tak chyba powinno być. Y, dobra, poczekajcie, poczekajcie. Tak, oni to zmieścili, a ja to zmieszczę? Muszę. Dobra więcej już tego nie otwieram, ok, średnio mi to poszło, słuchaj, bardzo średnio, dobra później to zawinę, wężka starczy, powinno, to już wrzucę tutaj, dobra, a bo to jest przejściówka, żeby założyć na, a, rozumiem, ok, yy, czyli to tak, ok, na czym to skończyliśmy? Pewnie czasami wymagany jest demontaż wentylatora: wyciągnąć dyszę z wężem z kapsuły aerozolu, aerozolu, zamontować puszkę, wstrząsnąć mocno puszką, wsunąć z dyszę do kanału parownika, puszkę ustawić pionowo, pyk. Yy, dozować preparat przez około 30 sekund, aż do opróżnienia aerozolu, czyli ładujemy gruba 30 sekund. Wyjąć wąż dozujący i odczekać 15 minut na zadziałanie biobójcze preparatu oraz jego odpływ przez kanał spustowy klimatyzacji pod autem, zamontować nowy filtr przeciwpyłkowy, włączyć nawiew powietrza na tzw. obieg otwarty, a obroty wentylatora na maksymalną moc. Ustawić najniższą temperaturę z włączoną klimatyzacją na 5 minut. Aby zakończyć proces, świeży zapach z nadmuchu powinien roznieść się w całym aucie. Niby skomplikowane, a tak naprawdę nieskomplikowane. Rewelacja. I po tym, oczywiście, można wtedy sobie strzelić. Prawdopodobnie chyba tak będzie. Tak, ozonowanie, właśnie. Dopiero po wyczyszczeniu, chyba klimy, właśnie tym będziemy ozonować. Ja się będę z Rafałem jeszcze yy, kontaktował. Będę chciał to zrobić. Yy, Kurcze, no w tym roku, czasu mam naprawdę mało. Tutaj w stronę MC Polska, dziękuję bardzo za produkty, będę starał się yy, z nimi podziałać, yy, jak to będzie się miało z klimatyzacją, dziękuję za obszerne tutaj jakieś prospekty. Yy. No fajnie, wszystko jest opisane, kurcze co, jak. Widać, że oni się nie bawią, że to mają, idą w profesjonalną sprawę, tu nawet pistolety specjalne mają. Rewelacja. Czyli mogę też to spryskać kurcze w aucie, widzisz? Na grzyba jakiegoś, żeby zabić kurczę. No rewelacja. Super. To mi się podoba. Co my tu jeszcze mamy. Wszystkie produkty. No, mają tego trochę widzę, kurcze. Mają tego trochę. Tam yy, w tamtej paczce to słuchaj. Dostałem tego, pra... zobacz ile tego jest. Do, właśnie, do wszelkiego rodzaju jakieś kurcze klem, jakieś smary, naprawdę dużo mają tego. Do śrub, jakieś kurcze. Zabezpie... Zabezpieczenia wibracyjne. Kto to kurcze słyszał? Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Zabezpieczenie wibracyjne, trudny demontaż. Zabezpieczenie po mikropęknięcia, trudny demontaż. Popatrz. No dobra, słuchaj, tak przedłużam. Dwa razy w roku powinno się odgrzebiać klimatyzację. Ja to będę, ja staram się robić odgrzebianie raz w roku. Czyli, przy, wiadomo, przed sezonem letnim najlepiej, bo najwięcej wtedy używamy klimatyzacji, warto ją wtedy sobie właśnie odgrzebić, żeby oddychać świeżym, zdrowym powietrzem co jest bardzo ważne. Tu mam jeszcze ściereczki, które są cytrusowe ściereczki, nasączone do mycia większości powierzchni. Usuwa smary, oleje, czyli nawilżone, dostałem nawilżone ściereczki. Które usuwają smary i wszelkiego rodzaju oleje. Też sobie sprawdzę, fajna sprawa. No dobra, z mojej strony to wszystko. Wyczekuj teraz filmu z użycia tych produktów. Ten jak ten, ale te mnie bardzo interesują. I z ozonowania, oczywiście, mam nadzieję, że pojawi się to jeszcze kurczę w tym roku. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!